Znajdujemy się przed kościołem Matki Bożej Bolesnej w Brzeszczach Jawiszowicach, gdzie właśnie trwa uroczysta msza święta Szkoły Podstawowej nr 2 z okazji 50-lecia. Szkoła podstawowa numer 2 rozpoczęła 14 października 1962 roku, a 11 lat później, w 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, nadano szkole imię tego wielkiego Polaka, a Komitet Rodzicielski z tej okazji ufundował sztandar, który do dnia dzisiejszego uświetnia ważniejsze uroczystości szkoły. Na dzisiejszej uroczystości zebraliśmy się tutaj, aby uczcić 50 lat istnienia Szkoły Podstawowej numer 2 w Brzeszczach. Uroczystość w szkole zaczniemy od odsłonięcia tablicy pamiątkowej, którą ufundowała Rada Rodziców. O odsłonięcie tablicy poproszę panią burmistrz Teresę Jankowską. Bardzo proszę. Ja myślę, że pani dyrektor wspólnie ze mną odsłoni, a my wszyscy będziemy w tym brać udział, dobrze? I odliczymy od 3 do 0, tak? Żebyście pamiętali ten moment. Wprowadzić.
Do. Powstania naszej szkoły. Dzisiejsze obchody mają charakter niezwykle podniosły i historyczny. Łączą w sobie skrzętnie zapisaną kartę półwiecznych dokonań szkoły, ale są także wymownym symbolem zadumy i refleksji. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, to dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia, a zatem nie sposób mówić o dzisiejszej szkole w oderwaniu od jej historii. Oto kilka faktów z jej 50-letniego życia. W roku szkolnym 1962-63 dwójka otwarła swoje podwoje. Kilka przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności za trud włożony w wychowanie wielu pokoleń, za wpajanie ważnych wartości, takich jak patriotyzm, wrażliwość społeczna, tolerancja, odpowiedzialność i poszanowanie godności drugiego człowieka, rodzicom, absolwentom, sprzymierzeńcom i przyjaciołom szkoły, za wspieranie ich działań w tworzeniu dobrych i godnych warunków do nauki i pracy. Tu historia zatoczyła koło, ale historia to nie tylko wczoraj. Dzieje się ona tu i teraz. Proszę serdecznie goście. Dzisiaj szkoła odbywa obchodzi złoty jubileusz. Pięknie wpisany również w rok 2012 jako 50. urodziny naszego miasta. Ponieważ 50 lat temu, gdy powstawała Trójka, również narodził się pomysł, aby z osoby Brzeszcze powstało miasto Brzeszcze i wtedy na Brzeszczu Kanał Miejski. Myślę, że tak jak wcześniej pani dyrektor powiedziała i również ksiądz Czesław na kazaniu, w historii tej szkoły wpisana jest historia Polski 50-letniej. Wiele ważnych dat, przedsięwzięć, zmiany polityczne, zmiany ustrojowe, zmiany mentalnościowe. Podczas kazania ksiądz Czesław bardzo często używał słowa nasza szkoła, moja szkoła. Myślę, że to jest miernik tego, jak bardzo do tej jednostki, którą jest szkoła, przywiązali nas poszczególni dyrektorowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice. Moja szkoła, w ten sposób mówimy o szkole, nawet mając 20, 60 i pewnie 100 lat. Bo przecież to są najpiękniejsze lata młodości, w które inwestujemy jako dorośli. Wielu dyrektorów, nauczycieli zostawiło cząstkę siebie. Zostawiliście ją Państwo jako ziarenko rzucone na glebę młodego człowieka i pewnie możecie z satysfakcją oglądać, jak piękne drzewa z tych ludzi wyrosły. Myślę, że szkoła jest takim miejscem, w którym uczymy się bardzo wiele i dobrego, i czasami przeżywamy trudne sytuacje, bo przecież to nie tylko miejsce kształtowania poprzez edukację, ale poprzez wychowanie. I to jest najważniejsze, myślę, że kształtując młodego człowieka jesteśmy zobowiązani do tego, aby przekazać mu te największe wartości, czyli szacunek do drugiego człowieka, umiejętność współpracy. Szkoła podstawowa to przecież wspaniałe przyjaźń, pierwsze miłości, ale też i pierwsze konflikty i porażki, które uczą nas, że trzeba być mocnym w wartościach. I myślę, że w tym miejscu w imieniu samorządu, składając kwiaty na ręce pani dyrektor, składam wyrazy szacunku dla dyrektorów, dla nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, dla rodziców. Za to,
jak pięknie ukształtowaliście młodych ludzi, dzisiaj już dorosłych, a równocześnie składając kwiaty chcemy złożyć życzenia, aby te przyszłe lata przyniosły wiele kolejnych sukcesów, aby znowu wyszli z tej szkoły ludzie, którzy powiedzą, to moja i nasza szkoła, do której warto posłać swoje dzieci, swoje wnuki. I myślę, że dzisiaj będziemy oglądać zdjęcia, Państwo będą odszukiwać swoje zdjęcia klasowe, bo to jest wielka satysfakcja, jeśli w pierwszym rzędzie naszą wychowawczynią była nasza kochana Pani. Myślę, że to są te wzruszenia i jubileusze, które przeżywamy. I tych wzruszeń dzisiaj Państwu życzę jak najwięcej. Życzę młodym ludziom, aby wynieśli stąd wiele wartości. Aby tak jak Mikołaj Kopernik byli odkrywcami. Odkrywcami piękna, dobra i prawdy. Aby mieli bardzo dużo marzeń. Ich marzenia, żeby się wznosiły do gwiazd. Bo warto mieć marzenia, które warto realizować. Życzę Państwu i również władzom samorządowym tego, żeby nasza oświata była mądra miłością. Tej mądrości, miłości Państwu życzę. Współpracy z wszystkimi instytucjami, z Kościołem, z samorządem, z jednostkami organizacyjnymi, z organizacjami pozarządowymi, bo wtedy tworzymy wspaniałą rodzinę, w której warto żyć. Życzę szczęścia dla Szkoły Podstawowej nr 2. Thank you.
krakowskiej matematyki jest to 3 lata. Faktycznie w ostatnim okresie czasu bardzo zmieniło się oblicze szkoły, w szczególności jeżeli chodzi o jej wyposażenie. Wyposażyliśmy w szkołę w środki nowoczesne, dydaktyczne. Są to środki nauczania interaktywnego. Również dostosowaliśmy wszystkie klasy do przyjęcia dzieci 6-letnich. Wdrożyliśmy nową podstawę programową, ale najbardziej z wszystkiego to jestem dumna z osiągnięć moich uczniów, ponieważ co roku uzyskują wysokie lokaty w konkursach powiatowych, wojewódzkich i międzynarodowych. Są aktywni w środowisku, uczestniczą w akcjach organizowanych przez naszą gminę, w akcjach ogólnopolskich, a często są również inicjatorami akcji w sytuacjach, kiedy widzą, że ktoś wymaga pomocy. Jest również moją wielką chlubą fakt, że wspaniale układa się współpraca nauczycieli z rodzicami, jak też nauczycieli ze środowiskiem lokalnym. Są aktywni w gminnych stowarzyszeniach, w stowarzyszeniu Lingwa, w stowarzyszeniu BIOS, a także założyliśmy swoje własne stowarzyszenie, aby unowocześnić, uatrakcyjnić pobyt uczniów w szkole i stwarzać im możliwość najlepszego rozwoju. Jak wspomina Pani pierwsze dni na stanowisku dyrektora szkoły? Oczywiście przejmując tę funkcję, przejmowałam ją raz z dużym zadowoleniem, radością, ale nie ukrywam, że z pewnymi obawami, ponieważ jest to duża szkoła, w której uczy się ponad 400 uczniów. Połowa z nich to uczniowie klas 1-3, druga zaś 4-6. Wszystkie jednak są to jeszcze małe dzieci. Oprócz tego, że wymagają troskliwej opieki, to są takimi ludźmi, którym można wiele w tym wieku dać, dla których można wiele zrobić. Trzeba być niezwykle czujnym, żeby nie zaniedbać jakichś talentów, ale też żeby wspierać uczniów najsłabszych. Tak więc jestem wielce szczęśliwa z tego powodu, że jestem dyrektorem, ponieważ jak już wcześniej wspomniałam, mamy rozliczne sukcesy. Czy 50 lat szkoły to dużo? Dla nauczycieli, którzy tutaj codziennie przychodzą do pracy i codziennie zmagają się z różnymi trudnościami, to jest duży okres czasu. Natomiast dla pokoleń to pewnie nie tak wiele. Myślimy jednak, że te ostatnie 50 lat przepracowaliśmy niezwykle rzetelnie, więc z radością wchodzimy w kolejne 50-lecie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zakończyły się właśnie uroczyste obchody jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach. Dla Brzeszcza na żywo Mateusz Stopa.